Mokradła to przestrzeń wypełniona światłem, gdzie trawa wyrasta z wody, a woda płynie ku niebu. Jej strumienie suną powoli, niosąc słoneczną kulę do morza, a długonogie ptaki, jakby stworzone nie do lotu, unoszą się z niespodziewaną gracją pośród wrzasku tysiąca gęsi śnieżnych. W mokradła tu i ówdzie wpełzają bagna, trzęsawiska skryte w oślizgłych lasach. Rankiem 30 października 1969 roku na bagnach spoczęło ciało Chase'a Andrewsa. Wchłonęłyby je w milczeniu, jak to one, ukryłyby na zawsze. Bagna wiedzą o śmierci wszystko i niekoniecznie uznają ją za tragedię, a już na pewno nie za grzech. Tyle, że tamtego ranka dwóch chłopców z miasteczka ruszyło na rowerach do starej wieży obserwacyjnej i za trzecim zakrętem wypatrzyło dżinsową kurtkę Chase'a.